Dobra, trzyma go trakcja, jedzie w manualu, widzę. On się, o, na takich szybkich zakrętach zabiera się idealnie. Gorzej wszakże, o, z takim nawrotem, który trzeba pójść bardzo chytrze, bardzo wąziutko, o, i przyłapać przyczepność. Jedenastka, jak ma przyczepność na tylnej osi, to jedzie. Jak nie ma, to święty Boże nie pomoże, po prostu stoi. Wolniutko, delikatnie, o, 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 a tu nie ma przyczepności, więc nie jedzie. Czekam, 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 jest. I ostatni długi nawrót przede mną. Tu jest nasyfione, nabałaganione. Przejść przez to wąziuteńko, żeby jak najkrótszą drogą. I teraz gaz, 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 gaz. O, zrzucił słupek. Minus 5 sekund. Nie boimy się przyhamować przed metą. To nie jest wstyd, to nie jest wiocha. Lewa noga na hamulcu, delikatnie. Auto doprowadzone w jednym kawałku do mety. Pięknie pojechane. 1.19. Pięknie. To jest jednak ewidentnie samochód stworzony na tor, na co dzień. No przecież tu jest tor. To jest tor rajdowy, brudny, do nauki. Dobra, a Porsche rajdowy samochód. Audi też zresztą. 1.19, teraz ja. To jest ten moment, w którym naprawdę żałuję, że nie mam napędu na cztery koła. A tu quattro by uratowało wszystko. Dobra, działamy. Colin kazał mi wyłączyć wszystkie systemy. A niech się dzieje wola nieba. Delikatny polstarcik. Słucha partia. No tam teraz ewidentnie zyskuje bez tego SP. Ciaściutko najeżdża prawy nawrót. Bardzo jest taki nerwowy. O, tu jest bardzo ślisko. Jeszcze zaczęło padać. Różnica w masie między quattro a normalnym RWD to zaledwie 5 kg. Wersja RWD poza bardziej wyścigowym prowadzeniem ma jednak nad quattro jedną niezaprzeczalną przewagę. Jest aż o ćwierć miliona tańsza. No dobra, no ale to nie są wyścigi, to są rajdy. Każdy ma odmienny warunek. Spokój, 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 skręcamy. Wracamy na suche, wracamy na suche i odjeżdżamy. Kawałek partii przyczepnej za chwilę przed dwoma słupkami. Rozkład masy też mi nie pomaga, bo muszę wam powiedzieć, że masz 60% mam z tyłu, a tylko 40% mam z przodu. Oczywiście wszystko przez dość dużą V10, która siedzi z tyłu. I mamy szybką, przyczepną partię między słupaczkami. 1.08, 1.09. Przenisty to nie, ale i mamy do mety, uciekamy z mety, uciekamy z mety, uwaga, ona jest niebezpieczna. Tak, bo to jest, może być różnie. No co ty, poważnie? Ciekaw jestem. Ile? 1.17 i 5. A, no to sekundeczkę z panem Adamem. I 5 gorzej niż ja.